ze mną, nieraz myślę, wszystko daremno, kiedy fale życia zaleją, o Maryjo, nadzieją, cała piękna. Tyle, ile żalu, jedna blizna to od szamy rana, druga blizna przeze mnie zadana. Po co ci turkusy i rubiny, srebro, złoto, chci, bo ci się ręka, wszystko to nie warte tej drobiny, tego skarbu, co trzymasz na rękach. Po co ci turkusy i rubiny, srebro, złoto, chciwości się ręka, wszystko to nie warte tej drobiny, tego skarbu, co trzymasz na rękach. Nie opuszczaj mnie w tej godzinie, która w morzu wieczności ginie. Wszystko ginie w morzu wieczności, oprócz twojej litości. Nie opuszczaj mnie w tej potrzebie, w chwili śmierci zawołam ciebie. Nie ma drogi w życiu bez droża, gwiazdo ma, gwiazdo Boża. Po co ci turkusy i rubiny, srebro, złoto, chciwości się lęka, wszystko to nie warte tej drobiny, tego skarbu, co trzymasz na rękach. Nie opuszczaj mnie w tej potrzebie, w chwili śmierci zawołam ciebie. Nie ma drogi w życiu bez droża, gwiazdo ma, Matko Boża.
wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo różanica świętego, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Raduj się i wesel, Panno Mario, alleluja. Bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Aby mieć Matkę. Trwa maj i nasza majowa modlitwa do Boga, modlitwa z Maryją, naszą Matką i Królową, tą, co jasnej broni Częstochowy i w ostrej świeci bramie, jak pisał nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz w inwokacji do Pana Tadeusza. W tym roku jest to również modlitwa ze sługą Bożym, kardynałem Stefanem Wyszyńskim, do którego beatyfikacji pozostało już niewiele czasu, a do niej przygotowuje się cały Kościół w Polsce. Maj to w wielu polskich diecezjach miesiąc, w którym nowo wyświęceni prezbiterzy normalnie odprawiają swoje prymicje, swoje pierwsze msze święte. Zwyczajowo czynią to w parafiach, z których pochodzą. Przypomnijmy dzisiaj prymicje księdza Stefana Wyszyńskiego. Nie odbyły się one w maju, nie miały też miejsca w jego rodzinnej parafii. Stanowią jednak czytelny znak wielkiej miłości przyszłego prymasa do Matki Bożej. Neoprezbiter Stefan Wyszyński odprawił pierwszą mszę świętą 5 sierpnia 1924 roku w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Po latach wspominał to wydarzenie w takich słowach. Z pierwszą mszą świętą pojechałem na Jasną Górę i tam ją odprawiłem w dniu Matki Bożej Śnieżnej. 5 sierpnia 1924 roku. Pojechałem na Jasną Górę, aby mieć Matkę, aby stanęła przy każdej mojej mszy świętej, jak stanęła przy Chrystusie na Kalwarii. Dlaczego przyjechałem z prymicją na Jasną Górę, a raczej dlaczego przywiozła mnie na Jasną Górę moja siostra? Zapewne dlatego, że wychowaliśmy się w naszej rodzinie domowej w głębokiej czci do Matki Bożej. Moja matka odwiedzała Wilno, Ostrą Bramę,
a mój ojciec Jasną Górę. Później toczyli nieraz serdeczne spory na temat skuteczności przyczyny, tej, co Jasnej broni Częstochowy i w ostrej świeci bramie. Urodziłem się w domu rodzinnym pod obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i to w sobotę, żeby we wszystkich planach Bożych był ład i porządek. Całe moje życie tak wyglądało. Po święceniach kapłańskich, w kaplicy Matki Bożej, w katedrze włocławskiej uważałem za rzecz najbardziej właściwą przybyć na Jasną Górę, choć sił brakowało. Tak zaczęły się moje drogi. Spróbujmy i my wszystkie ważne sprawy i najbardziej istotne wydarzenia z naszego życia oddawać Bogu przez ręce Maryi, naszej Matki, tak jak czynił to kardynał Stefan Wyszyński, do którego beatyfikacji się przygotowujemy. Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko, słowa racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Wszyscy w los, niech przed nowym to
dałeś im chleb z nieba, alleluja. Wszelką rozkosz mające w sobie, alleluja. Módlmy się. Boże, który w przedziwnym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Niech będzie Bóg uwielbiony, niech będzie uwielbione święte imię Jego. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Niech będzie pochwalona Boga Rodzica Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone jej chwalebne w niebo wzięcie. Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalony święty Józef, jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Niech będzie chwała.
najpiękniejszą. Blaskiem swoim wypełniasz nam ziemię, a wśród gwiazd, co jaśnieją na niebie.